Siemaneczko, z tej strony Supi, Postscriptum Squad. Witam Was na, jak się nie mylę, czwartej zapowiedzi mojej solowej płyty. Dziś moim gościem jest Paco z Paradox Squad. Dodam, że jesteśmy po raz kolejny w wyjątkowym miejscu, jest to Skate Shop Adrenalina w Pabianicach. Do tematu samego miejsca myślę, że wrócimy w trakcie rozmowy. Chciałbym zacząć od Twojej twórczości. Jak wiemy powszechnie, jesteś członkiem trójosobowej ekipy Paradox Squad, ale o tym też później. Twój ostatni solowy projekt, w którym miałem też przyjemność uczestniczyć, to była Symfonia Uczuć. Tak, to tak? Była Symfonia Uczuć, znaczy to solowy projekt. Solowy projekt mój jako MC, ale do tego jeszcze beatmaker, Koka, nie zapominajmy. No właśnie, tak, beatmaker z Warszawy. Powiedz kilka słów na temat tej płyty, no bo sam zapowiadałeś głośno i wyraźnie, że to jest jedna z trzech części, że to jest trylogia. Tak, tak. Więc jest... może powiedz o pierwszej części, Symfonia Uczuć. Tak, to była pierwsza część. Jak było słuchać, była to płyta bardzo uczuciowa. Spokojne bity, głównie syntetyki, mało samplowanych. Wszystko to by było z mojego życia, prawda? Wszystkie kawałki z mojego życia. Produkcją w całości zajął się Kokal, tak? Całą produkcją zajął się Kokal, wszystko, wszystkie bity, wszystkie, całą warstwę muzyczną, którą słyszycie, to jest właśnie bity Kokala z Warszawy. Generalnie Skuna, pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy. Myślę, że płyta jest naprawdę dobra. Mhm. No właśnie, jak oceniasz ją z perspektywy paru miesięcy? Z perspektywy mojej, z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że była to płyta, którą musiałem zrobić, tak? Bo stwierdziłem, że mam taką potrzebę i chcę ją zrobić. I czy to się będzie podobać, czy to się nie będzie podobać, mi to było obojętne, ponieważ no musiałem coś takiego nagrać, tak? Było ze mnie. Wszystko z ciebie. No nie da się ukryć, że płyta uczuciowa. Z gości, kto się tam pojawił oprócz no, chłopaków, wiadomo, ze składu? Gościnnie pojawili się właśnie chłopaki ze składu, czyli Zibo i Goglin oraz Patty, wokalistka z Łodzi. Taka, prawda, taki to był tytuł, przypomnij? Marzenia dojrzałości. To był mój pierwszy singiel, ukazał się jeden singiel. Czyli to był pierwszy i jedyny singiel. No i trzeba przyznać, że przyjął się dość ciepło. No, ku mojemu zdziwieniu tak naprawdę, bo z tego co ja wiem, to kobiety... Prawda, w rapie no tak, nie zawsze się przyjmują. Był również realizowany już później klip tak. Do jednego z utworów i myślę, że warto, żebyś o tym utworze też powiedział coś więcej, zwłaszcza, że też było to zrobione na dwa razy, bo to była nasza wspólna praca, więc najpierw tak może bardziej z dystansem troszeczkę była zrobiona trailer horror. Bo sceny jakby generowały poczucie takiej mroczności. Powiedz może dla tych, którzy nie wiem, nie wsłuchali się bardzo głęboko albo nie są pewni, skąd właśnie ta tematyka, z czego to wynika w tym utworze akurat. Dość jednoznaczna, jakby tak, nie patrzeć. Dość jednoznaczna. No tematyka jest ciężka, tak? Ponieważ to był kawałek, na końcu jest dedykacja, tak? Dla pewnej osoby. Tak. A pewna osoba popełniła nawet na taki krok się zdecydowała, o którym jest mowa w kawałku, tak? Każdy, kto słucha, będzie wiedział, o co chodzi. I ten kawałek właśnie powstał po to, żeby o tej osobie ludzie usłyszeli, tak? Ile czasu nad tym pracowałeś? No bo chyba nie ma co ukrywać, że tego typu jakieś odczucia emocjonalne, jeszcze tu mówisz, że to są z życia, czyli to nie są wymyślone historie w żadnym wypadku, no łatwo nie przychodzą nawet muzykowi, powiedzmy, tak? Przyznam się, no trochę siedziałem, tak? Trzeba było trochę dobrać słowa, prawda? Żeby to nie było za płytkie, no bo wiadomo, jak się mówi o takich rzeczach, no to trzeba jakoś to dobrze obrać słowa, dobrze zaprezentować słuchaczowi, tak? No, tym bardziej, że chciałem zrobić to tak poetycznie trochę. Myślę, że się udało. Tak, że... też tak uważam, moim skromnym zdaniem, że się udało. No dobra, no trylogia, kolejne dwie części. Masz już jakąś bardzo klarowną wizję tego, jak to miałoby dalej wyglądać? Szczerze, to trochę nie zależy od mojej wizji. Bo wizję ja już miałem dawno temu wizję, jak to ma wyglądać. Niestety, no... Miała być Symfonia Gniewu, tak? Symfonia Gniewu, później Symfonia Strachu, Symfonia Gniewu, czyli bity hardkorowe. Syntetyki już takie naprawdę z powerem, nie? Duża ilość gości,
prawda, z całego tutaj, nie tylko okręgu, ale z całej Polski. No i symfonia strachu, czyli coś, co może się niektórym nie spodobać, ponieważ będzie to psychodela połączona z horrorcorem, czyli dosyć ciężki klimat. No trochę odbiegający. Odbiegający. No ale to będzie wszystko dotyczyło stanu umysłu, tak? No, to nie będą kawałki, prawda, wymyślone jakieś historie w ogóle z powietrza, tylko wszystko będzie znowu dotyczyło mojego życia, tak? Czyli cała płyta, można powiedzieć, to będzie w trzech częściach jakiś element, kawałek twojego życiorysu. Dokładnie. Przedstawiony muzycznie. Kiedy jakieś plany właśnie na drugą część? Jakieś już prace trwają, tak, czy na razie to po prostu oczekujesz? Na razie oczekuję pierwszą. Z racji, że Kokal ma dużo pracy jako producencji. Jest jeden beat, miał być jeden gość taki lepszy, niestety nie będę mówił kto, z racji, że no, nie wyszło nam współpraca. No tak, no nie mówimy o rzeczach, których nie ma. No dobra, no teraz może nawiążmy do twojego składu, w którym jesteś ile już czasu? Paradoks skład, ile to już ponad było? Drugi rok. Ponad drugi rok. Od czego się zaczęło? No bo ty szczerze, co, no, na początku na solistą początku, byłeś, tak, tylko na początku wyłącznie, grałem, tak? jako solista, była tam... prawda, krótkie, jak to powiedzieć, no, rozdziały, tak, krótkie rozdziały typu WDZ z kolorem, w duchu zjednoczenia, czyli mój pierwszy w sumie skład, totalnie amatorski. Później było działanie solowe, płyta Rota, pierwsza, dwupłytowa. Później z fanem, z Pabianiec stworzyli się Paranormę Myśli. Później znowu była właśnie solowa płyta, Otwarte Złamanie, dzięki właśnie której no wszystko się potoczyło, czyli potoczyło się z górki, tak? Może powiedzieć, taki przełomowy projekt. Tak, to był taki przełomowy projekt. No i zostałem zaproszony na koncert bodajże wtedy do improwizacji w Łodzi. Grałem solowo, moim headmanem był Redson. Chłopaki grali wtedy jako SG, czyli Strykowska Gwardia. I tu gadka szmatka, później wspólny Sylwester, wiadomo. Jak większość no rzeczy oparło się o alkohol. Dokładnie i później. No co, pod waszym szyldem wychodzi, można powiedzieć, już druga płyta, bo jeszcze w całości ona nie została opublikowana, choć z tego co wiem, materiał jest skończony. Pierwsza płyta, Dwa Światy. Druga, przypomnij tytuł. Druga płyta, Kiedyś przyjdzie taki kiedyś czas. Kiedyś przyjdzie taki czas. Może już nie skupiajmy się na tamtej płycie, no bo jak ona jest, to już myślę, że wszyscy mieli okazję ci co chcieli sprawdzić. Co możesz powiedzieć o drugiej płycie? Bo na razie przedstawiliście no raptem kawałeczek tej płyty, mały. Tak, dwa single poszły. I Lawina Nienawiści. Moim przynajmniej odczuciu, raz, że single troszeczkę między sobą odbiegają jakby tematyką, brzmieniowo też są różne. Dwa, nawet podsumowując cały ten materiał, mam wrażenie, że ta płyta w całości jest inna niż wcześniejszy materiał. Ona totalnie nie przypomina jest, dwóch światów. Na pewno jest inna. Dwa Światy to była taka nasza w sumie ścieżka przejściowa, tak? Przetarcie szlaku w trójkę. Zobaczyć jak to jest, jak nam tu wyjdzie, jak nam wyjdzie, to będziemy kontynuować, jak nie wyjdzie, to kończymy z tym. Wyszło, robimy drugą płytę, druga płyta będzie zupełnie odmienna. Będą różne klimaty, od bitów samplowanych, chilloutowych, po new schoole, po truskulowe, także znajdą się bangery. Możesz tam, chcesz już zdradzić gości? Oczywiście mogę zdradzić gości, to nie jest żadna tajemnica. Będzie kolega obok, po lewej stronie, no tak. Czyli razem z Prokiem, tak, z Postscriptum, tak, skład. Będzie Basti z Łodzi, będzie Mat z Lubonia. No Skorek jest też, tak? Skorek z Łodzi. Ojeja, trochę tam będzie ludzi. No. Nie pamiętasz wszystkich? Nie wszystkich pamiętam. Będzie Smyko z Zamościa. Będzie MCOKS z Garwolina. No dobra, no okej. Okay. Myślę, że jak już mówimy o tej płycie, to właśnie warto nawiązać do już wstępu, czyli do miejsca, w którym znajdujemy się, właśnie Adrenaliny. Może ty to najlepiej powiesz, co ma, że tak powiem, wspólnego wasza płyta z Adrenaliną? Tak skonstruuję pytanie. Opowiedz troszeczkę na ten temat. Co ma wspólnego nasza płyta z Adrenaliną? Nasza poza tym, że miejscówka jest hip-hopowa. Tak, poza tym, że miejscówka jest hip-hopowa, tutaj nam, prawda, Adrenalina, prawda, jak widać, sponsoruje niektóre rzeczy, pomaga przy wyjazdach, przy koncertach wyjazdowych. Pomogło nam przy wydaniu płyty w wersji fizycznej. To jest bardzo ważne dla nas z racji, że no nie jest to tani gips. Nie? No zgadza się. No.
No i co, no, jest to jakaś promocja. Ja jestem blisko związany z Pabianicami, tak, reprezentuję Pabianice i się z nimi utożsamiam. Dlatego wybrałem ten sklep, a nie na przykład gdzieś w Łodzi, czy ja wiem, gdzieś w pobliżu. Tylko centralnie tutaj chodziło mi, żeby reprezentować, prawda, centralną. Ile spodziewanych egzemplarzy fizyka jest w planach? Oj, to jeszcze jest... Za wcześnie? Za wcześnie. Chcielibyśmy zrobić kilka rzutów po 200 sztuk, ale ile tych rzutów będzie? No to też to wiadomo. To zależy od tego, jak nam będzie to szło. Wszystko wynika też z zainteresowania. Dokładnie. Natomiast z pewniakiem jest i już możemy zaprosić do ewentualnego zakupu, jeżeli ktoś jest chętny, bo płyta na 100% będzie w wersji fizycznej. Dokładnie. Wspomniałeś o tym, że czujesz się właśnie lokalnym patriotą, no bo pochodzisz z Pabianic. No i to widać w twoich wielu, bym powiedział, ruchach, w twojej działalności. Natomiast moim zdaniem można też często zauważyć, zwłaszcza na koncertach, że jednak często pada słowo Łodzi i z Łodzią jednak też się utożsamiasz. No wiadomo, tak. No jednak to jest łódzkie podziemie, tak? To jest jakby taka, powiedzmy, nasza centralna wspólnota. No tak, no bo... Wiadomo, no nie każdy wie, gdzie leżą Pabianice, jakie to jest województwo, a jak mówisz łódzkie podziemie, to każdy wie, o co chodzi, tak? Też trzeba tą scenę, nie można szufladkować. W ten sposób, rozumiem. Co byś mógł powiedzieć o pabianickim rapie? Jakie jest twoje odczucie? Moje odczucie w pabianickim rapie jest takie, że jest naprawdę bardzo dużo wysoki poziom, jest bardzo dużo MC dobrze nawijających, niestety niektórztórzy nie mają siły przebicia, nie? No właśnie, bo jest to chciałem powiedzieć, że jest, no nie wiem, no to słuchacze mogą stwierdzić, ale moim zdaniem trudno wymienić tak powszechnie znanych jakichś raperów z Pabianic. Ciężko. Jest jedna ekipa, której nie chcę wymieniać z nazwy, która w swoim czasie miała 5 minut, prawda, i była tutaj taką, może nie ikoną, bo to ciężko nazwać w ogóle ikoną, ale taką ekipą rozpoznawalną. Chyba nawet teraz, wiem, kogo masz na myśli. Teraz to już się ucięło niestety i może stety, nie wiem. To widocznie tak musiało. Nie mnie oceniać. Tak, widocznie tak musiało być. Jest dużo ekip naprawdę, które mają potencjał, są soliści. No, ale no niestety. No. No bo to nie jest trochę tak, że Łódź, no dobra, no wiadomo, no, Łódź jest tam jakimś kierunkiem, do którego tam trzeba dotrzeć, no bo część składu jest jakby z drugiej strony Łodzi, ze Strykowa i okolic. Ale czy to nie jest troszeczkę tak, że jakby pokazywanie się w Łodzi jest jednak większą szansą na osiągnięcie sukcesu? Na pewno. Tutaj się nie pokażesz. Na pewno. Łódź to jest jednak takie miejsce, w którym... Bo nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. Mainstream tutaj, jest tak, silny w Łodzi. Tak, tutaj, ten rok szczególnie chyba pokazał. W województwie Łódź to jest takie centrum, nazwijmy to. Ten rok szczególnie pokazał o sile Łodzi w mainstreamie. Natomiast też nie wiem, jakie jest twoje odczucie na temat łódzkiego podziemia, aczkolwiek uważam, że też się sporo dzieje. Ale to już tak... Nie wszystkich pytam, ale z reguły staram się pytać, bo ja dostrzegam pewnego rodzaju problem łódzkiej sceny, podziemnej szczególnie, że to tam trochę chyba nie gra w moim odczuciu. Jak ty uważasz? Nie wiem, do czego pijesz za bardzo. Znaczy, no, że wiesz, że generalnie no, co jest mnóstwo ekip i nawet jak ja was poznawałem i znam wasze korzenie, tam początki powiedzmy jako Paradoksi, no to można zobaczyć stare materiały na koncertach, gdzie było mnóstwo ekip z Łodzi, z okolic Łodzi i pamiętam te czasy. Gdy my się poznawaliśmy, już ja większości z tych osób nawet nie miałem okazji poznać, bo to już nie grało, nie? Gdzieś ta jakaś linia współpracy, no nie oszukujmy się, chcąc zrobić z każdym z Łodzi long track, to jest chyba nieosiągalne. No raczej nie. Co w innych miastach typu Poznań jest do zrobienia, jak się okazuje, nie? Jakbyś się do tego ustosunkował. No Łódź jest niestety taką specyficzną sceną, łódzka scena. No, nie wiem, dlaczego to tak jest, ale są tutaj, prawda, nie wiem, może mnie ktoś za to skarci, ale są obozy. Tak to nazwijmy. Nie ma takiej jednej wspólnoty, że to ten i ten reprezentuje Łódź, no to razem, nie? Tylko to jest tak, że to jest podzielone na jakieś obozy. Ci nagrywają z tymi, koncertują z tymi, ci nagrywają z tymi, koncertują z tymi. No i niestety to takie jest w Łodzi, no.
I chyba już tak będzie. Ja też mam takie wrażenie, że tak będzie. Odnośnie jeszcze może tak płyty, bo myślę, że warto wspomnieć poza Kokalem, z jakimi jeszcze producentami znaczy, jest podjęta szeroka współpraca. Mówisz no bo, o naszej płycie Paradoksu. Nawet niekoniecznie Paradoksu, no bo wiadomo, że no, jeśli chodzi o Paradoks, to przechodzi, tak? To już nie będzie jako Kokal. Kokal może będzie solowo w jednym numerze, znaczy solowo. To jest wspólnie z Topkiem Beats. Natomiast już Kokal jako jaralnia, zakon jaralniacko na familia wraz z Borsukiem. To może zareklamujmy, bo ty możesz to też myślę troszeczkę przedstawić, ten projekt. To jest projekt beatmakerski, tak? Nie, Zakon Jaralnia Skuna to jest taka grupka, prawda, zajawkowiczów, którzy stwierdzili, że stworzą sobie ekipę nawijającą raperzy, beatmakerzy, prawda, i mają właśnie, występują pod jednym szyldem jako i raperzy, i jako beatmakerzy, tak? No myślę, że to też dość oryginalny pomysł, nie? To, myślę, to że to jest bardzo dobry pomysł. No. Spotykana rzecz. W najbliższym czasie z koncertów wiem, że na pewno Tarnów coś jeszcze się szykuje. Do tej pory niestety z tego co mi wiadomo to nie. Nie. Jeżeli ktoś wyraża chęć, można skontaktować się. Zapraszam 21 września do Tarnowa. Tak, klub. Zapraszamy do Tarnowa. W Tarnowie będzie się działo. Trójkąt Bermudzki. Tak, Trójkąt Bermudzki. Będzie Paradoks skład. Będą chłopaki tutaj też. Poskiptum, Loża Szyderców. Z Łodzi również. Chłopaków Łodzi. Też pozdrawiamy. Często do nich wracamy, bo byli w pierwszej wywiadu zapowiedzi. No i też mnóstwo ludzi z Tarnowa i okolic. Tarnowa, tak. Okolic, tam też dużo przyjezdnych osób. Taki chyba myślę temat, który może nie wiem przyciągnąć nam negatywnej uwagi, ale myślę, że o wszystkim trzeba rozmawiać. Chodzą suchy po mieście, wiem, o co gdzie się ucha dostawi, tam coś już słychać. Skonstruuję pytanie tak, jakie są twoje stosunki z White'em KRST Sopocznia? Może ja powiem inaczej, może nie używajmy słowa stosunki. Aha, okej. Okay. Bo to się z jego osobą trochę źle kojarzy, nie? No tak, okay. No jakie stosunki? Stosunki są takie, że poszło kilka słów za dużo. Uh-huh. Kolega, nazwijmy go przyjaciel mojej zdechłej kozy, prawda? Wyzwał mnie, prawda, do potyczki. Mówi, że jak jestem taki i taki, to sprawdźmy się. A że wiadomo, ja nie odpuszczę, także myślę, czyli że za niedługi czas się pojawi. Masz okazję właśnie przedstawić tak. Pierwszą zapowiedź wizualną. Tak, disu na niego. Będzie to jeden dis, nie bawimy się w bify, bo zamierzam raz nie brnąć to dalej, tak? Raz za porządnie. Czyli niezależnie od tego, czy White czy odpowie, czy nie odpowie, nie zamierzasz dalej tak, nie zamierzam kontynuować tej gry. Dokładnie. Mogę powiedzieć, że nabicie Borsuk. I naprawdę jest mocne. Ja niewiele wiem, coś wiem, niewiele wiem, może nie zdradzajmy też wszystkiego. No co, no, taki nam temacik pod koniec wszedł ostry. Nie wiem, chcesz jeszcze coś dodać odnośnie tej sytuacji? Czy po prostu już zachowasz? Odnośnie White'a nie. Nie chcę nic dodać, wszystko wypłynie później. Mhm. O wszystkim się dowiecie z numeru. Mhm. Dobra, no to może chociaż zaliczmy trochę temat. Jako, że jesteś teraz właśnie w wywiadu zapowiedzi, to myślę, że można już powoli zacząć, że tak powiem, mówić o tym. Będziesz ty jako Paco, no Z-Boy również z Paradoksów będzie, natomiast jako sam Paradoks nie znajdziecie się u mnie na płycie, tego oczy nie widzą. Ty będziesz w utworze Jestem chory. I tutaj właśnie myślę, że o czym wspomniałeś troszeczkę wcześniej, no bo tak na przykład słuchając twoje początki twórczości, szczególnie początki moim zdaniem, na przykład płytę Paradoksów, to już jest troszeczkę inny klimat. Trochę inny, tak. Ja zapraszając cię na płytę właśnie chciałem uderzyć do twoich korzeni i poruszyć właśnie jakieś takie trochę psychodeliczne klimaty. Powiedz, jak to jest z tobą w końcu? To jest twój ulubiony... To nie jest mój ulubiony. Mój kierunek? Ulubiony to są spokojne, new schoolowe bity. Właśnie typu symfonia uczuć, no bo... ale prawda, odnajduje się też również na horrorkorze,
Też lubię poruszać takie tematy, z racji, że to jest... No miałeś taki jeden utwór, paranoja. Bym powiedział, kontrowersyjny wręcz. Paranoja. No, to nie przegrałeś taki... w słowach? Nie przegrałem. Czy to też historia z życia? No, na szczęście nie. No. Na szczęście nie. Jest to kawałek specyficzny, z racji, że żeby go zrozumieć, trzeba go przesłuchać do końca, bo w pierwszych dwóch to można się zgorszyć w zwrotkach. Mhm. Dopiero wszystko się okazuje w trzeciej zwrotce, o czym w ogóle jest kawałek. Nie? Można to gdzieś znaleźć, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić? Aby ktoś chciał gdzieś sprawdzić. Gdzie to szukać? Bo kilka szczerze, kanałów urzędujesz na kilku kanałach. Więc... W internecie ciężko znaleźć jedną wersję. Na pewno na wrzucie wiem, że ktoś tam wrzucał wrzuta.pl i chyba jest na wrzucie. Masz w planach tego typu projekty jeszcze? No bo z tego co pamiętam, ten projekt był projektem konkursowym. Tak, to był tak, ten projekt? Tak, to było na konkurs. Zresztą to był, chyba wygrany. Tak, to był konkurs portalu tam Świat Rapu czy rapuświat.pl. To było na zasadzie, prawda, takiej bitwy między jednym a drugim przeciwnikiem. Czyli wylosowanego przeciwnika. Etapy, wylosowany przeciwnik i etapy. I, prawda, i to tak szło. Kawałek. I udało się. I się udało. No bo właśnie, no bo ja właśnie zapraszałem Ciebie na płytę, postanowiłem iść bardziej w tym kierunku. I już mogę powiedzieć, że ten utwór totalnie odbiega od całej płyty, nawet brzmieniowo. Cóż. Chory łeb to i chory track. Nie? Chory łeb to chory track, zgadza się. Więc jeżeli chcecie sprawdzić w pierwszej kolejności Paco, to będzie gdzieś pod koniec płyty. Tak się złożyło. Tak, pod koniec płyty, żeby można było w ogóle posłuchać. Że jak ktoś włączy, to żeby od razu nie włączył. Jestem nie? chory. Jestem chory. Zwrotka już jest nagrana. Ewentualnie może coś tam będzie skrobane, poprawiane. Jak się dogadamy w końcu z bitem, bo... Tak, bo się trochę plany pozmieniały. Tak. Na całe szczęście płyta będzie producencka, więc... Tak. No, i pozdrawiamy tutaj producenta no naszego, tak, SC pozdrawiamy. Naszego dobrego myślę, przyjaciela SC. Myślę, że współpraca też i pójdzie w waszą stronę. Zresztą tobie chyba robił jakiś beat z tego, co kiedyś tam zapowiadał, tak. Chyba w zapowiedzi właśnie nawet. No to niebawem też się ukaże kawałek z Lotusem właśnie o naszym pięknym mieście i o tym, co tu jest piękne, a co nie jest piękne, bardziej o tym, co nie jest piękne. Aha, czyli jednak stary klimat się w tobie odzywa. Dokładnie. Co możemy, no bo w zasadzie ty jesteś osobą, która z racji naszych bliskich stosunków, złe słowo, relacji. Z racji tego, że się dość dobrze znamy. Z racji bliskich relacji, tak. No właśnie, chciałem robić masło maślanego, ale tu widać, że to spontan. Więc ty generalnie no sporo wiesz, jesteś jedną z niewielu osób, która wie dość dużo na temat mojej płyty. Przede wszystkim no, słyszałeś i trochę bitów i wiesz mniej więcej, jak to ma wyglądać. Zresztą do ciebie docierają wszystkie próbki. Paco na pewno będzie zajmował się aranżacją. Tak, no. Z tego co wiem, aranżacją należy do mnie. Więc no, z SC, no bo wiadomo, że on jako beatmaker też będzie miał tutaj swoje 5 minut. Jakbyś miał tak ze swojej strony coś powiedzieć na tym etapie, nie odsłaniając całego tyłka, że tak powiem, płyty, to co byś mógł powiedzieć twoim zdaniem? Tak? Moim zdaniem. Na pewno myślę, że to będzie dla ciebie płyta przełomowa, prawda? Klimat jest bardzo klimatyczny. Jak ktoś lubi takie klimaty, to na pewno myślę, że trafi to do niego, z racji, że no, czuć tutaj trochę klimat Łodzi jednak. No, jest, powiedziałbym, że nawet bardzo czuć klimat Łodzi. To jest typowo łódzka, oldschoolowo funkowa płyta, która dokładnie, jest osadzona w samplach. Samplowane bity, tak, tłuste perkusje i tak dalej i tym podobne, prawda? No i widać, że tutaj już tekstowo już jest, prawda, dosyć wysoki poziom, wszystko ma ręce i nogi, także... Muszę przyznać, że jesteś osobą, która najlepiej mnie zareklamowała na tym projekcie. Cieszę się z racji, że chociażby będę na tej płycie i że mam możliwość, prawda, no, przesłuchania tak, zanim w ogóle wyjdzie. Nie wyobrażają sobie innej sytuacji, żeby ciebie nie było, no, mówiąc szczerze, zwłaszcza, że też chciałem zrealizować taki właśnie troszeczkę dziwniejszy jakiś klimat, zamknąć tą płytę jakimś fajnym nietypowym podsumowaniem. No dobra, no co możemy dodać? Na pewno zapraszamy was, jeżeli jesteście z Pabianic lub macie ochotę przyjechać do Pabianic, do Adrenaliny Piłsudskiego. Ile? Pamiętasz? Jak nie, to się pokaże, ewentualnie ściąga. Będzie wyświetlone, myślę, o ja tak zrobię, to kolega. Dobra, to wyświetlimy, napis, nie szukaj. Wyświetli. Nie wszystko znamy na pamięć. 26. Zapraszamy was gorąco. Zapraszamy was na koncerty, zapraszamy was do sprawdzania materiałów.
Tak, na Facebooki, YouTube. Facebooki i tak dalej. Najbliższy projekt to będzie wasz projekt. Kiedyś przyjdzie taki czas. Kiedy no, się ukaże. Chyba, że ty wcześniej wybrasz. Nie, nie planuję. Kiedy się ukaże, nie, od razu cię uprzedzę. No nie, bo to tak jestem ciekaw. Trochę nam się przedłużają terminy, przeciągają terminy. Przeciągają tak? się terminy, no ale goście się prawie wszyscy dograli. Prawie wszyscy, jeszcze jedna osoba została. Pozdrawiamy tę osobę. Tak, właśnie. My wiemy, o kogo chodzi, wy nie musicie. Ta osoba też będzie wywiadu zapowiedzi, więc no. poproszę o usprawiedliwienie. Dokładnie. No dobra, no słuchaj. Numer jest porobiony. To co, dziękuję ci za rozmowę. To ja dziękuję. I zapraszam was gorąco na następne wywiady, wywiadu zapowiedzi i do sprawdzenia płyty. Szymoneczko, pozdrawiamy. Peace. Trzymajcie się.